Tytuł kursu: Zasady sporządzania planów, analiz i sprawozdań. Moduł: Badania statystyczne i ich przydatność. Temat: Obowiązki sprawozdawcze jednostek organizacyjnych wobec Głównego Urzędu Statystycznego. Tak. Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do Urzędu Statystycznego? Tak, słucham. Chciałbym się dowiedzieć, czy jako przedsiębiorca mam obowiązek składać w Urzędzie Statystycznym sprawozdanie? Tak, już odpowiadam. Obowiązki sprawozdawcze wobec urzędów statystycznych dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Podmioty te są zobowiązane posiadać numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, tak zwany numer REGON. Numerem tym należy się posługiwać przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych. A czy koniecznie muszę te sprawozdania składać? O, widzę, że zawiadomienie z GUS o obowiązku składania sprawozdań statystycznych nie spotkało się z Pana entuzjazmem. Niestety jest to obowiązek, z którego należy się wywiązać i nie wolno go lekceważyć, gdyż za jego niedopełnienie grożą przedsiębiorcy kary, na przykład grzywna. A gdybym po prostu zapomniał wysłać sprawozdania? Myślę, że nie powinno tak się stać, bo Urząd Statystyczny o takim obowiązku zawiadamia firmę elektronicznie. Również Pan kontaktuje się z Urzędem Statystycznym elektronicznie, przekazując swoje sprawozdania drogą elektroniczną poprzez portal sprawozdawczy znajdujący się pod adresem www.form.stat.gov.pl. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS możliwe jest poprzez aktywowane wcześniej konto. Jeżeli Pana firma nie posiada aktywnego konta w portalu sprawozdawczym GUS, to o pierwszym obowiązku sprawozdawczym zostanie Pan powiadomiony listownie. Wówczas również otrzymuje Pan informację, jak zalogować się do portalu sprawozdawczego i aktywować konto. O obowiązku złożenia kolejnego sprawozdania dowiaduje się Pan po zalogowaniu do portalu. Jak często należy przesyłać informacje do GUS? Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do przekazywania określonych sprawozdań systematycznie, to znaczy raz w miesiącu czy raz na kwartał. Część może być wybrana losowo jako grupa reprezentatywna niezbędna do danego badania. Informacje najczęściej dotyczą prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach. A program badań statystycznych na dany rok ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Dziękuję Pani bardzo za informację. Proszę pamiętać, że przekazywane dane statystyczne muszą być zgodne ze stanem faktycznym, czyli muszą być aktualne, rzetelne, dokładne, zrozumiałe, kompletne. W przeciwnym wypadku grożą kary grzywny, a nawet ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. No i oczywiście należy zachować odpowiednią terminowość przekazywania danych statystycznych. Jeszcze raz Pani dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.